Dzisiaj jestem sama i dzisiaj vloguję z podróży, to znaczy w podróży jeszcze nie jestem, ale już wkrótce będę. Na razie jestem w ferworze pakowania. Troszkę zapracowana, troszkę wnerwiona. Wiecie, jak to jest, matka. Kurczę, facet pakuje tylko siebie, a matka pakuje siebie. Matka pakuje dziecko jedno, dziecko drugie, matka pakuje całą apteczkę, całe żarcie, jeżeli coś tam bierzemy. No i oczywiście, co najgorsze, wiecie, Kinga lata biznes klasą, upgrade'uje się. My latamy tą najgorszą klasą, staramy się latać jak najtaniej. Więc lecimy takim z najtańszych biletów, dlatego tutaj będę próbowała się zmieścić do o takiej właśnie torby, którą można ugnieść, udeptać. No właśnie, więc coś takiego będzie miało tutaj dzisiaj miejsce. To są moje rzeczy. Rzeczy zabieram bardzo mało. Bardzo mało, żadnych tam, wiecie, stylówek nie będzie granych, bo tak myślę, bo za mało rzeczy biorę. Nastawiam się na basen, na kostium kąpielowy i na odpoczynek. Znaczy, wzięłam parę rzeczy poza kostiumami, żebym mogła vlogować i pokazać się jakoś publicznie, także nie będziecie mnie musiały oglądać w kostiumie kąpielowym. Zapewniam. To na razie tyle i do zobaczenia za chwilkę. Gdzie jest mój bagaż? Po co ci bagaż? Bo chcę zapakować zabawki. Cześć gwiazdy, jesteśmy już na lotnisku. Udało się spakować jakimś cudem. Oczywiście nie odbyło się bez jakichś małych, rodzinnych awanturek. No ale jesteśmy. O, jest moja Polusia ze mną. Przywitaj się z gwiazdami. Cześć. W swojej nowej czapce z obozu Family Life, tak? No. I próbujemy oddać nasz bagaż. Pokaż, Rafał, nasz wspaniały bagaż. Pokaż, jak się pakuje luksusowa rodzina latająca nie biznes klasą. Dobra, przeszliśmy szczęśliwie przez bramkę bezpieczeństwa. Na szczęście wzięli nam te wszystkie nieszczęsne bagaże, więc nie musimy się tarabanić z czterema torbami. Zlitowali się nad nami. Lecimy do Grecji? Tak. Nasi przyjaciele już pojechali wczoraj i dzisiaj są w naszym pięknym domu z basenem i wysyłają boskie zdjęcia, więc jesteśmy absolutnie zachwyceni, że wysyłają te zdjęcia. Dom wygląda bosko, chyba lepiej niż na zdjęciach. Zwykle to jest tak, że na tych zdjęciach te domy wyglądają trochę lepiej niż w rzeczywistości, ale ten naprawdę, myślę, że zdjęcia nie oddawały tego, jaki jest fajny, więc za chwilkę spotkamy się z naszą drugą częścią przyjaciół i dzieciaki się chyba razem pobawią jeszcze chwilkę przed odlotem. Chciałam zrobić małe zakupy, ale dzieci krzyczą: nie, nie, mamo na plac zabaw, więc nie będzie kosmetyków, nie będzie kremów, nie będzie nowej szminki. Także idziemy na plac zabaw. O, jest Victoria's Secret i nawet jest 50% off. Wygląda na to, że też niczego nie kupię. Ale Aby szczęśliwy idzie na plac zabaw. Widzicie, na lotnisku też może być mnóstwo atrakcji dla dzieci. Więc to nie tylko jest nuda. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ja to robię, ale jakieś mistrzostwa świata, każda matka, która podróżuje, to chyba wygląda tak jak ja. Objuczona, jak jakiś po prostu wielbłąd nienormalny. Tu mam komputer i dwa iPady, to jest moja torebunia, no i oczywiście aparat, no bo vlogujemy. To nie była biznes klasa. To też nie był first. Okazuje się, że nie otwierają się.
mamy ustawę, gdy z łapem, kadry burza, spalnie, kiewa. Cześć gwiazdy, witajcie dzisiaj już z Grecji. Dotarliśmy późno, o północy, trochę były przygody. Pierwsza przygoda była z wypożyczalnią, bo no, ja wybierałam najtańszą wypożyczalnię samochodu, więc nie miała niestety stanowiska na lotnisko, jak się okazało. Nie do końca doczytaliśmy w tych papierach. Jak już doczytaliśmy w końcu po wędrówce do tych punktów wszystkich poza terminalem na parkingu i tam się okazało, że nie ma naszej wypożyczalni. Doczytaliśmy te papiery, wszystkie się okazało, że musimy oczekiwać pana z tabliczką z nazwą naszej wypożyczalni na lotnisku w okolicy jakiejś restauracji. No i poszliśmy tam, no ale to już było 40 minut później. No i pana już nie było, zadzwoniliśmy i pan oczywiście wiecie, Grecja, Hiszpania zawsze jest taka sama maniana. I pan powiedział, że no będą za 10 minut. Za 10 minut oczywiście nikt nie przyszedł. Zadzwoniliśmy za 15. Za 15 minut pan powiedział, że będzie za 10 minut. No wiecie, masz trochę nerwy i trochę nam humorki zaczęły siadać. Młody zaczynał być bardzo nieznośny, już był bardzo zmęczony, więc mocno zdenerwowany. No, na szczęście udało się, okazało się, że do tej wypożyczalni jedzie się busem. Pan w końcu przyszedł, pojechaliśmy busem, jeszcze z jakimiś innymi dwoma parami cudzoziemców. Pojechaliśmy do wypożyczalni gdzieś mega daleko od lotniska, ale tam poszło wszystko totalnie sprawnie, bardzo fajnie, bardzo szybko. No i później oczywiście chcieliśmy jak najszybciej przyjechać tutaj właśnie, bo już nasi przyjaciele czekali na nas z winem i z pyszną sałatką grecką i z kolacją i chcieliśmy jak najszybciej położyć dzieci spać i jak najszybciej zacząć pić winko oczywiście. Jeszcze była jedna sytuacja śmieszna, że zapytałam się mojego męża, powiedziałam mojemu mężowi, a wiesz, ja mam chyba 2 i 3 giga internetu za granicą. A on mówi, że well, to ja mam 7. O, jak ty masz 7, to będziemy korzystać z twojej nawigacji. No więc ja w swoim telefonie miałam wbity adres tutaj do tego domu. A on, no u niego musiałam go wpisać. Jak zaczęłam wpisywać, to się okazało, że on ma, no tam się jakaś nazwa ulicy taka podświetliła. Ja ją kliknęłam i się okazało, słuchajcie, że jechaliśmy 15 minut jakby na ten sam adres, tylko w jakimś innym miasteczku. Dotarliśmy tam, znaczy już przed samym tym adresem on tak patrzy na tą mapę, mówi kurde, jaka kicha, co ten dom jest przy autostradzie? Ja mówię nie, bukowałam dom 300 metrów od morza, my jesteśmy przy samym morzu. On mówi nie, jesteśmy przy samej autostradzie, beznadzieja, co to w ogóle jest? Ja mówię, że nie, jesteśmy przy samym morzu i tak oddalam tą mapę, oddalam i tak o, fuck. Chwila ciszy, wiecie, awanturka, tłumaczenie, jego wina, moja wina, jego wina, moja wina, jego wina, moja wina. No ale finał był taki, że jak wbiłam ten finalny adres, to wiecie, zmęczenie. Próbujemy, żeby dzieci nie zasnęły, bo była 23.30. Wbiłam ten adres i bardzo ich zabawialiśmy po drodze telefonami i rozmową i opowiadanymi historiami o Grecji z dzieciństwa. Właśnie, żeby tutaj dotrzeć. No ale na miejscu było cudownie, czekali na nas przyjaciele z tą właśnie małą imprezką. Siedzieliśmy sobie do drugiej, był bardzo przyjemny wieczór, dzieci poszły spać. Oczywiście było winko do późnej nocy. No i nigdzie się stąd dzisiaj nie ruszyliśmy. Dzisiaj to były bardziej zakupy spożywcze, żeby sobie śniadanie zrobić, bo też nie było z czego zrobić śniadania. Także tak się trochę ogarniamy. Także taki krótki będzie ten dzisiejszy vlog. Nie wiem, czy już dzisiaj wam to puszczę, czy jeszcze postaram się zmontować coś więcej z kilku dni. No ale na pewno pokażę wam tutaj parę jeszcze takich ujęć z naszego wspaniałego domu, bo dom jest wspaniały. Nasz apartament na drugim piętrze ma 140 metrów. Mamy tutaj 2 sypialnie. Dzieci niestety okazało się, że śpią z nami, ponieważ klimatyzacja jest tylko w sypialniach. Mamy piękny salon, mamy 2 antresole na górze,
Mogłyby spokojnie tam dzieci sobie spać w tym open space, być poza naszymi sypialniami, no ale niestety nie ma tam klimatyzacji i naprawdę bez klimatyzacji ciężko jest wytrzymać, szczególnie w nocy, więc niestety śpią z nami. Także tak mało romantycznie. Ja właśnie zjadłam lunchek i sobie zaparzyłam kawkę. Kwaśna ta kawa. Kurczę, niedobra. Marcin! Kwaśna kawa! Kwaśna kawa! Kwaśna! Tak! Niedobra! Niedobra? Nie piję! Kwaśna kawa! Dobra, zaraz wam pokażę parę ujęć tutaj za okolicy. Mam piękną palmę. Trochę jestem w cieniu, wiem, ale jakoś nie mogłam się tu oświetlić. Nie mogę wam jednocześnie pokazać tego pięknego widoku i zrobić tak, żebym ja była oświetlona bez lampy. No, umówmy się. Wzięłam i tam za dużo sprzętu, za dużo obiektywu, za dużo wszystkiego, żeby jeszcze do tego wybierać jakąś lampę. Nie no, to już było chore. Znaczy, pokażę wam do okolicy. To jest właśnie widok naszego kanału. Tutaj chyba cała nasza kurwa. Jeszcze nie cała. Jest nas więcej. Bardzo dużo dzieciaków. To jest nasz taras. Piękny, piękny, wielki taras. Nasz salon. Właśnie z tego salonu jest taki piękny widok. Wentylatorek, który hałasuje. A jak to jest widok na vlogu? Nie? Widok na vlogu? A to mogę też. To jest Agatka. Agatka. Agatka, słuchajcie, dziewczyna jest najlepszą fotografką malutkich dzieci noworodków. Robi najpiękniejsze zdjęcia, jakie w życiu widziałam. Na pewno ktoś będzie miał do mnie zaufanie z tym nożem. Podlinkuję wam jej stronę, jak to było fotografka EU. Tak. Ale podlinkuję wam. Kobitki też robię. Kobitki też robisz? Tak. I takie w ciąży? W ciąży, nie, pokażę ci jaką zajebistą sesję zrobiłam, w telefonie ci pokażę. Naprawdę? Dzisiaj, tak. No to pokażę. Piłam Prosecco i była w białej koszuli tylko. A, to może mi tak proszę, ale nie wziąłem białej. No, może to na tym basenie mi zrobisz. Mogę ci zrobić, tylko nago. Aparatem najwyżej, ale zrobię. No, telefonem. Ja mam aparat. No, mam aparat. Okay. No. Dobra, pokażę wam, naszych sypialni wam nie pokażę. Bo się nie nadają już teraz do pokazania. Nadawały się w nocy. O, tutaj jest takie coś. Taka weranda czy coś. To taki pokój. W sumie mogłyby tu dzieci spać. No, jest trochę za gorąco. A tu jest też bardzo fajna adresowa, z której też nie korzystamy. Ja miałam taki plan, żeby tutaj spały moje dzieci. Właśnie, ale tak nie do końca mi się to udało. Zobaczcie, tu jest taka mikroskopijna łazienka, do której muszę się schylać, żeby tu wejść. Ktoś to nieźle wymyślił i taki prysznic dla krasnoludków. Dobrze, także... No, i tutaj jest jej adresowka, musimy tam wydrożyć. Idziemy na dół. Także gwiazdeczki, odkąd mam dwójkę dzieci, muszę przyznać, że jest to mój ulubiony rodzaj wakacji, no bo nie lubię hoteli, nie lubię gdzieś tam zdążyć na to śniadanie, chociaż jest przyjemne, nie ukrywam to, że ktoś ci to śniadanie poda, ale też jest taki minus, że wtedy za dużo się zje i nie lubię tak za dużo jeść, bo potem idę na ten basen, taka wiecie, i tak nie za bardzo. Dziewczynki, także ja nie lubię tak vlogować codziennie, więc cały czas nie będę vlogować, nie będę wam pokazywać jak piję kawę, wstaję z łóżka, jak smaruję się kremem, nie za bardzo. Ale postaram wam się pokazać Ateny, jakieś ciekawe miejsca, jeżeli odwiedzimy. Mam nadzieję, że będzie nam się chciało ruszyć z tego basenu, bo jest potwornie gorąco. Naprawdę za ciepło trochę, więc tak naprawdę, no to może dzisiaj się ruszymy na plażę, ale tak na zasadzie takiej, żeby przejść i zobaczyć w ogóle, gdzie ta plaża jest i co tam można zobaczyć ciekawego. No i to chyba na razie tyle, także zakończam tego vloga tutaj. Pozdrawiam was serdecznie, parę dni tutaj będę vlogować. Oprócz tego będziecie widziały nasze planowe, zaplanowane wcześniej nagrane odcinki, a vlogi będą takie, wiecie, ad hoc tutaj wrzucane przeze mnie. Trzymajcie się gwiazdy, cześć, pa!